Witam was w kolejnym odcinku z Warcraft 3 Reign of Chaos. Lecimy do rozdziału 5. Bracia krwi. Komory tych kurhanów pozostają nietknięte od niemal 3000 lat. Jednak nie mamy pewności, czy jakieś stwory nie uczyniły z nich swych siedzib po zapieczętowaniu wejść. Nie musimy się tu niczego obawiać. Jedyny nieprzyjaciel, z którym nie mogłam sobie poradzić, niszczy w tej chwili krainę nad nami. Zróbmy co trzeba i wracajmy na powierzchnię. Zgoda, ale bądź ostrożna. Nie wiemy, jak druidzi szponów zareagują na nas po tak długim czasie. Żeby nas tylko nie pozabijali. No dobra, jest jedna dodatkowa, dwie główne. Oczywiście Tyrande i Furion nie mogą zginąć. Nie ma problemu. Słucham głosu Elun. Chyba. Zobaczymy, jak to pójdzie. Natychmiast. Na Elun. Nie, druid, właśnie, mamy druidów, pazurów. Łowczynie naprzód. Tu ma zaklęty ogień, zmniejsza pancerz. I daje widzenie danej jednostki. O, nieźle. I to aż półtorej... Gdzie ty kurde lecisz? I to aż półtorej minuty działa. Plus cyklon. Jako, że to już automat nie jest, niestety. Aż retor aman. No kurde, domyślam się. No bo to w końcu jaskinie są. Wendigo, co to, Yeti? Bogini wzywa. Albo coś, co go przypomina? Niech tak będzie. O, tu jeszcze większy. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? To tornado będzie przydatne. Swój leczenia. Słucham głosu Elun. Jestem kot. Coś jest nie tak. Wiesz to, Furion? Ashteru Danador. I 3000 lat te kurhany były zapieczętowane, tak? No to możemy się spodziewać jakichś konkretnych stworów tutaj. Natychmiast. O, jak na przykład... Jaskiniowe pająki są olbrzymie. Wyczuwam, że otacza ich dziwna ciemność. Zostały zmienione przez straszliwą, plugawą moc. No, chociażby te pająki. Dobra. Na Elun. Tutaj nie przejdę niestety. Koboldy. Wola bogini jest święta. Słucham głosu Elun. Łap! Aż retor aman. Mikstura leczenia. To niech weźmie... Co zagraża tym ziemią? W sumie sam nie wiem kto, ale chyba Furion jest na przodzie. Anudora. Słucham głosu Elun. Dobra, czyli my musimy przejść chyba tędy. Niech tak będzie. Tu nigdzie przejścia nie ma. No, chyba że potrafią pływać. Wola bogini jest święta. Kolejna matka roju. Na Elun. Za Kalimdor. Ashretor Aman. Anudora. W imię Cenariusa. Kurde, sporo tu tych pająków jest. Natychmiast. Tu jeszcze szkielety, no oczywiście. Za Kalimdor. Zaczęło. Słucham głosu. Co do to się tu wyprawia. Ashretor Aman. Ożywienie z mrozu. Jeszcze więcej szkieletów. Cholera. W imię Cenariusa. Słucham głosu. Co za cholera jedna, no. Różka tarczy błyskawic, kurde. Chyba wiem, co to jest. Przysięgłam do pełnych zemsty. Bogini wzywa. Kurde, czy mi się opłaca na jedną jednostkę używać tego zwoju? Nie bardzo. Nie bardzo, kurczę. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Ta różka to jest chyba to, co szaman orków umie rzucać. W sensie, że jak inne jednostki się do niej zbliżą, to zadaje obrażenia. Coś takiego. Dobra. Ja chyba będę musiał tą łowczynię zostawić z tyłu. Coś jest nie tak. To jest mikstura większego leczenia. Kurde, wszystkie mikstury Furion musi zbierać.
słucham głosu Elun. Moment, ja się mogę z nim czymś podzielić, nie bardzo. Na Elun. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Bogini wzywa. Natychmiast. Na Elun. Niech tak będzie. Poszedłem. Mów, o co chodzi. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Wola bogini jest święta. Druidów pazurów mamy ze sobą. Jak to... Jestem gotów. Jakie to druidy bogini miały być? Druidy szponów? Już kurde, nie wiem. Niech tak będzie. Czuwam. Oczywiście. Słucham głosu Elun. Wola bogini jest święta. Niech tak będzie. Na Elun. Wola bogini jest święta. Pośpiesz się. Oczekiwanie. A ona może używać tego ukrycia w jaskiniach? Wow, nie wiedziałem. Bogini wzywa. Na Elun. Nie wiedziałem, że to działa, kurczę. No w sumie w jaskiniach jest więcej cienia, więc to w sumie logiczne. Wola bogini jest święta. Jak kurczę, idę na dół, tam jest więcej pająków, już widzę. Swoje jajka tam złożyły. Na Elun. Czy kokony, wszystko jedno. Niech tak będzie. Dobra. Na Elun. Plujący pająk. Za Kalimdor. W imię scenariusza. Amundora. Czemu moją dryadę? Za Kalimdor. Wola bogini jest. Teraz jak rozwalę te jajka, czyli wszystko jedno, jak to ten. A zwój leczenia? Z tego? Nie, o właśnie. No, to chciałem powiedzieć, że pająk może wyskoczyć. Co to? Niech będzie wola bogini. Co to kurde? A ty się tam. Kroczę pośród cienia. Co zagraża tym ziemiom? Słucham głosu Elun. Mów, o co. Ta łowczyni miała kurczę se chapca podnieść. A tymczasem oberwała. Co zagraża dzikiej puszczy? Na Elun. Trzeba rozwalić tego pająka. Natychmiast. Zawsze exp padnie. Bogini wzywa. Anudora. Cześć! Z przyjemnością. Słucham głosu Elun. Pamięci pierścień, co to dawało? Zwinnością jeden. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? No to mamy problem, bo ja nie mam miejsca już. Tak się stanie. Dobra, wiecie co? Oczywiście. Coś nie, naprawdę mi szkoda tego jednego zwoju. Cholera, co to zrobić? Bogini wzywa. Ja i ta ziemia to jedno. Mikstura leczenia wywalę. Albo w sumie to i tak dużo nie daje. Ashretor Aman. Teraz sobie pójdziemy ten... Ła, jeszcze więcej jajec. Niech tak będzie. Przysięgłam dopełnić zemstę. Bogini wzywa. Czemu tu tyle tych jajec musi być? Wola bogini jest. Ja cię sunę, spaczona, splugawiona, wszystko jedno. Dzikiej puszczy. Żółć demona. To ona musiała spowodować przemianę pająków. Jeśli zepsucie działa w ten sposób na te prymitywne stworzenia, boję się myśleć, co uczyni ze zwierzyną na powierzchni. No, dokładnie. Za wszelką cenę musimy położyć kres zepsuciu toczącemu naszą krainę. Słucham głosu Elun. No jak jednocześnie wylewelowali. Ktoś zagraża dzikiej. Dobra, tobie damy. Zapomniałem tego używać. Ja cały czas zapominam, że ci bohaterowie mają umiejętności. My mogłem tego wziąć, kurczę. To daje. Spada deszcz uzdrawiający energię leczy. Która leczy sojusznicze jednostki. O, nice. Kurde, mogłem to wziąć. Ech, przydałoby się to. A to znowu zadaje obrażenia, nie? Czy ktoś. Taki kontrast, tu leczy, a tu zadaje obrażenia. Wola bogini jest święta. Za Kalimdor. Enduli Retat. Niech tak będzie. Za Kalimdor. O kurde. No a też jak za blisko się tych, do tych jajek podejdzie, to one właśnie. Wola bogini jest święta. Coś takiego się robi. W imię lasu. Słucham głosu Elun. W imię scenariusza. Natychmiast. Dodaję wam to expa. Chyba nie dodaję. Ashretor. Czyli wy tylko szóstkę możecie mieć
na tej mapie? Trochę lipa. Imię scenariusza. Wola bogini jest święta. Natychmiast. Ile ty już hapsa to masz? Mało. Kurde. Żeby tu jakaś fontanna była. Albo coś. Ale nie taka oczywiście. Czuwam. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Stój, kapłanko. Potrzebujemy twojej pomocy. Naszego szamana ugryzł dziwny pająk i śmiertelnie go zatruł. Nasi współplemieńcy uciekli, pozostawiając nas na pastwę losu. Co mielibyśmy dla was uczynić? Szamana może ocalić woda z pobliskiej fontanny życia, ale nie śmiemy zostawić go samego. Jeśli napełnicie tę fiolkę i przyniesiecie ją tutaj, uratujecie mu życie. Jeśli jego mądrość pozwoli wam uniknąć szaleństwa, które stało się udziałem waszych współbraci, chętnie wam pomogę. Wola bogini. No to chyba już zrobię jednak tą poboczną misję. Niech tak będzie. Dodatkowe zadanie. O nie, zepsuł się dźwięk. Na Elun. Znowu jest tak głośno. No cóż, restart. Dobra, już naprawione. Pusta fiolka. Co nie ma kto tego zabrać. Haha. Dobra, to ja zostawię miksturę leczenia tutaj. Anudora. No, Furion idzie jako przywódca na przodzie. Nie wiem dlaczego, przecież on też bije z daleka. Czy ktoś zagraża dzikiej przyjemnością? Bogini wzywa. O, to już duchy, kurczę. Wola bogini jest święta. Niech tak. Rozwalić wszystko. Na Elun. Enduli Retat. Anudora. Natychmiast. Na Elun. Chociaż w sumie nie muszę ich rozwalać, tego wszystkiego, bo i tak już expa nie nabiją, niestety. Zatrzymało się na tym i koniec. W tej misji, na tej mapie, tylko do 6 levela jednak mogą wylewelować. Niestety. Na Elun. Tu jaszczurki! Może coś z tego będzie. Wola bogini jest święta. Ale mały damage zadają. Słucham głosu Elun. A ja wiem, czemu im tak szybko, kurde, mana schodzi, bo oni tego używają cały czas. Czy ktoś zagraża? O ludzie, nie. Spokojnie. Z pewnością fontanna życia. Muszę tylko zanurzyć w niej fiolkę. Niech tak będzie. Nie potrzeba wam teraz tego używać. Czyżby sen przytępił moje zmysły? No tak, bo ta mana się zbyt wolno, kurczę, ładuje. Za Kalimdor. Dobra, to idziemy z powrotem. No, to nie było trudne. Wola bogini jest święta. Podniesiemy tą fiolkę, uratujemy tego szamana. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Chwała Elun, kapłanko. Prawdę mówiąc, wątpiliśmy już w twój powrót. Teraz nasz szaman ma jeszcze szansę. Jeszcze raz dziękuję za twoją pomoc. Weź ten talizman. Jeśli będziesz potrzebować naszej pomocy, on pozwoli ci wezwać nas, byśmy stanęli u twego boku. Przezwanie furbolgów. Ale tylko, że nie mam nigdzie miejsca. Tu jest problem, no. Coś jest nie tak. Nie wiem, może te furbolgi mi się przydadzą. Słucham głosu Elun. Zobaczymy. A właśnie, skoro teraz tutaj jest ta fontanna, to wezmę uleczę tą łowczynię. Właściwie wszystkie jednostki sobie uleczę. Pośpiesz się. Natychmiast. No, tego mi było trzeba. Wola bogini jest święta. Dawać, dawać. Natura wzywa? Na twój znak. Na stanowisku. Trochę sobie poczekamy.
Już sporo kawałek mapy przeszedłem. Tylko właśnie nie wiem, jak daleko to jeszcze jest. Jeżeli będę musiał iść w taki sposób albo tutaj, to kurczę. To faktycznie będzie to trochę trwało. Mam nadzieję, że to się gdzieś skończy na dole. Pośpiesz się. Czy ktoś zagraża? Dobra, idziemy. Puszczy? Teraz znowu łowczyni musi być na przodzie. A w sumie Furion też. Bogini przepuśćcie wzywa. Dziada. Ja i ta ziemia to jedno. Czemu on zawsze z tyłu idzie? Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Skoro on jest taki tank, to musi mi tu niech tak będzie. Przytankować to wszystko. Te obrażenia. Na Elun. Natychmiast. Co to tutaj jest, kurczę? Na Elun. Czy żeby to był grobowiec? Ścieżka prowadzi na południe, ale to wejście wygląda obiecująco. O nie, jak mogłem zapomnieć. Co takiego kryje się za tymi drzwiami, że wywołuje twój niepokój, ukochany? Za tymi drzwiami uwięziony jest Illidan, Tyrande. Powinniśmy odejść natychmiast. Illidan? Minęło 10 000 lat. Czy on może być wciąż żywy? Powinniśmy go uwolnić, Furionie. Byłby doskonałym sprzymierzeńcem przeciw władcom demonów. Nie, Tyrande. Tej bestii nigdy nie wolno wypuścić na wolność. Ale on jest twoim bratem. Mimo tego jest zbyt niebezpieczny. Nie pozwolę na to. Tylko bogini może mi czegokolwiek zakazać. Uwolnię Illidana, czy to ci się podoba, czy nie. Oj, Tyrande. Co ty się wkopujesz? Co zagraża tym się? No i wzięła połowę oddziału, no i z czym ja mam teraz iść? Tak się stanie. Za Kalimdor. Znaczy właściwie wzięła elfy. Zostali druidzi i driady. Anudora. No cóż, my idziemy dalej. Za Kalimdor. Anudora. Dobrze, że te wszystkie leczące itemy zostawiłem sobie na Furionie. Za Kalimdor. Byłoby... Ła, co to jest? Ściekowa potworność. Łe. Jestem gotów moich braci. W imię lasu. Ja i ta ziemia to jedno. Tak się stanie. Jakiś kłopot. Oczywiście. Zaczęły się łowy. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Jak śmiesz! Coś jest nie tak. Kurczę, twarde to jakieś się Anudora. Porobiło. Ashteru Danador. Kurczę, miałem rację, że będę musiał jakoś iść w taki sposób, takie uzdrowie. Anudora. A co tu mamy? Przeteleportuje nas? To wolę jeszcze zapisać. Nie mówcie, że znowu muzyka się zgubiła. Kurde! Jeden dzień jest fajnie, spoko, a drugi dzień musi mi cholernie dużo problemów narobić. No dobra. Dobra, idziemy. Kurczę, mi się wydaje, że problemy z tym dźwiękiem też są spowodowane tymi cutscenkami chyba. Ashteru Danador, otwórzcie przejście. Arcydruid Księżycowej Łąki żąda przejścia. Posłuchali. Anudora. Czyli jest prawdziwym arcydruidem, jak widać. Tak się stanie. Strażnicy. Zawracaj. Nie jesteś godzien przebywania w towarzystwie niedźwiedzich bogów. Niedźwiedzich bogów? Czyżby sen przytępił moje zmysły? Co jest grane? Tego atakujcie. Zaczęło się. Co zagraża tym ziemiom? Jak śmiesz? Jeszcze trochę. Ja i ta ziemia to jedno. Szpon ataku. Uuu, nieźle. Może ten stwór miał na myśli uśpionych druidów szponów, ale czemu nazwał ich niedźwiedzimi bogami, skoro wyglądają jak ja?
Czyżby sen przytępił moje zmysły? Kurde, nie mam pojęcia. Może coś się stało? Ashteru Danador. Tak się stanie. Nie, no tu smoki nawet są. Ashteru Danador. Plugawy pomiot skrzydła śmierci. Powinienem był zgadnąć, że takie ohydne bestie jak wy skryją się w płonących wnętrznościach ziemi. Danador. Tak się stanie. Tylko, że to jest Piskla, a gdzie jest mamuśka? Ashteru Danador. Ja i ta ziemia to jedno. Za Kalimdor. Ciekawe. Tak się stanie. Nie wierzę, że pisklęta to tylko są. A, druidzi szponów są już przebudzeni. Chodźcie, bracia. Mamy dużo do... Co do... Zatracili się w swej zwierzęcości. Nieszczęśnicy stali się dzicy i bezrozumni. Zef Rogu może pomóc, ale dosięgnie jedynie tych, którzy znajdują się w tej części jaskini. To co teraz? Co zagraża tym ziemiom? Nie mówcie mi, że znowu muzykę szlak trafił. No cholera jasna! Ja i ta ziemia to jedno. Będę musiał tam się dostać jakoś. Nie może zginąć żaden druid szponów. Czyżby sen przytępił moje zmysły? To w tym momencie mogę zrobić tylko jedno. Furion, lecisz sam. Anudora. Za Kalimdor. Ashteru Danador. Za Kalimdor. Nie atakuje mnie, dziwne. Ashteru Danador. Anudora. Tak się stanie. Anudora. Ashteru Danador. Przestańcie mnie nachodzić. Za Kalimdor. Tak się stanie. Anudora. Tak się stanie. Ashteru Danador. Hen do żony, tak kurna. Za Kalimdor. Nie mogą zginąć, ale nie jest powiedziane, że nie mogę ich przytrzymać. Tak. Ashteru Danador. O cholera, jak ja mam tędy przejść? Kurde, nie mam wyjścia. Anudora. Ashteru Danador. Za Kalimdor. Muszę go jakoś tak cofnąć, się ale... stanie. Anudora. Chodź. Stanie. Anudora. Po 30 zadają. Ja pierdykam. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Za Kalimdor. Tak się stanie. Kurde, przydałyby Anudora. Się to jakieś drzewa, bo za nie mogę Kalimdor. Tych entów tak zrobić. Się stanie. No tu mamy problem, kurczę. Ashteru Danador. Jak ja mam się tędy przedostać? A, wiem co zrobię. Albo w sumie furbolgi mogę przecież przyzwać. Za Kalimdor. Co zagraża tym ziemiom? Nie, tylko nie slow-mo. Cholera. Coś jest nie tak. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Jak śmiesz? Ja i ta ziemia to jedno. Co zagraża tym ziemiom? Dobra, rozwalmy tą bramę. Anudora. Coś jest nie tak. Dobra. Nie tu. Kurde. Zapis. Tak się stanie. Ale tu jest nieodkryta... A, wiem, bo jeszcze Tyrande. Misja z Tyrande będzie, jednak. Szando Stormledge. Nie wiem, co nas opętało. Od dawna nie pamiętaliśmy, kim jesteśmy. Wszystko w porządku, Teroshan. Raz jeszcze potrzebuję pomocy twojej i twych potężnych braci. Po wielu wiekach powrócił płonący legion. Tylko nasze połączone siły mogą go powstrzymać. W takim razie my, druidzi szponów, jesteśmy na twoje rozkazy, Shando Stormledge. Ma głos jak Kern. Nie mogę wrócić.
Niechaj bogini sprawi, żeby Furion się mylił. Twoje zamiary są szalone. Nawet twoja bogini potępiła tego, którego pragniesz uwolnić. Faktycznie, no. Bogini. Podzielam wzywa. Jego zdanie, to jest trochę szalone. No, a co zrobić? Anudora, Ashretor Aman. Sorry, że tak bez muzyki będzie, ale no, niestety. Natychmiast. Nie chcę mi się już gry wyłączać, kurczę, bo to jest, dwa razy to jest zdecydowanie za dużo już. Niech tak będzie. Wtedy nie przejdę, kurczę. Muszę się do tych kręgów dostać. No to chodźmy. Na pewno to nie będzie łatwe. Natychmiast. Wola bogini jest święta. Czemu to tyle skrzynek jest? Za Kalimdor. Na Elun. Nawet szczury w tych skrzynkach siedzą. Chyba. Imię scenariusa. I szkielety też. Natychmiast. Niech tak będzie. Enduli Retat. Na Elun. Niech tak będzie. Wiedziałem, że to nie będzie łatwe. Wola bogini jest święta. W imię scenariusa. Enduli Retat. Nie ma tu nic. Czuwam. Słucham głosu Elun. Anudora. Przysięgłam dopełnić zemstę. Bogini wzywa. Tu jakaś zgnilizna leży. Natychmiast. W imię scenariusza. Znaki leczenia. Za Kalimdor. To by się nawet przydało. Wola bogini nawet bardziej święta. Niż ta mikstura leczenia. Anudora. Czy ktoś zagraża ci? Ale moment, czy ja muszę tutaj zostawić jednostkę, czy nie? Wola bogini jest święta. Nie, chyba wystarczy wejść Niech tylko. Niech tak będzie. A to dobrze. Słucham głosu Elun. Okej. Gdzieś za tymi drzwiami tam Illidan siedzi. Na Elun. Mi się wydaje, że nawet jeden dodatek w WoWie był mu poświęcony, Wola czy coś? Wola bogini jest święta. Nie jestem do końca pewien. Niech tak będzie. Wola bogini jest święta. Wiem, kurczę, że na jakimś obrazku go widziałem i nie wiem, kurczę, który dodatek to był. Legion chyba? Niech tak będzie. Wola bogini jest święta. Niech tak będzie. Ogólnie też pamiętam, że później w Warcraftie można Illidanem też grać. Tylko... Chyba któraś misja w kampanii Nocnych Elfów będzie właśnie grana nim. Za Kalimdor. Na twój znak. Spróbuję. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? To jeszcze, kurczę, coś jest. Na Elun. W imię scenariusa. Niech tak będzie. One mają żądzę krwi. Słucham głosu Elun. O! Anudora. Uwolnijmy te elfy. Wola bogini jest Przydadzą święta. Się. Już duże koszta, bogini kurde. Bogini wzywa. Na Elun. Dobra, Wola drugi krok jest. Wola bogini jest święta. Natychmiast. Wola bogini jest święta. Co tam jest, kurcze? No tu też można przejść. W imię scenariusa. Natychmiast. Na A, golemy. O, w mordę. Ashretor Aman. Jest biblioteka. Wola bogini jest święta. Bogini wzywa. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Bogini wzywa. Anudora. Wskaż drogę. Słucham głosu Elun. Ja tu nic nie było. Natychmiast. Czy ktoś tak jak mówiłem, exp. Puszczy? Tak jak mówiłem, exp już nie wpada, niestety. Na Elun. Wola bogini jest święta. Nie wiem jak wy, ale Terande to jest jedyny bohater we wszystkich kampaniach
którego mi już obrzydło słuchać. Niech tak będzie. Nie wiem czemu. Wola bogini jest święta. Taki Kerntral albo Arthas to jeszcze w porządku, ale już mi się zbrzydło, kurde, kompletnie słuchanie jej. Na Elun. Natychmiast. A co to śpi na stole? Wola bogini jest śpiący. Święta. Dobra, holać. Natychmiast. Niech tak będzie. Główny strażnik, śmierć, jak mnie mam? Imię scenariusza. Zrobione. No i zepsułem to trochę. Retor Amal. Może być. Strzelać. Słucham głosu Elun. Pierśni regeneracji. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? No nawet by się mogło przydać. Chyba to nawet na wywalę, nie? Bogini wzywa. Pierśni regeneracji jest o wiele lepszą opcją. Co do? Obudzili się strażnicy pierścienia. W imię scenariusza. Brak mi. Niech tak będzie. Na Elun. Za Kalimdor. Czuwam. Oczywiście. Ashretor Aman. Niech tak będzie. No chyba tam jest już. Enduli. Zaraz zobaczymy. Tylko jeszcze tych się uwolni. Przysięgam do Loki. Słucham głosu Elun. Dostałem pieska, jak miło. Za Kalimdor. Ashretor Aman. Dobra, coś jeszcze bym mógł wywalić w sumie, bo ten amulet witalności jest kuszący. Ale chyba odpuszczę. Na Elun. Czy nie ma zbytnio na co wymienić. Niech tak będzie. Drzewce chcą zatarasować mi drogę. Tym istotom rozkazywać może tylko potężny druid. Dora. No, pewnie Furion. Słucham głosu Elun. Wola bogini jest święta. A nie, tu jest portal, kurczę, czyli to jeszcze nie koniec. Aha. Niech tak będzie. Natychmiast. Wola bogini. Ja już myślałem, święta, że to będzie koniec. Kurczę. Nie. Jednak nie. Coś mi się wydaje, że będę musiał tutaj do końca mapy. Kurczę, a ja wykrakałem, że będę musiał iść tak albo tak. No i muszę iść w jedną i w drugą stronę. Kurczę. Na twój znak. Czasami nie cierpię, gdy mam rację. Pośpiesz się. Nie ulęknę się. Kroczę pośród cię. Ashretor Aman. Mam tyle jednostek. Czekam. Moment, tu coś jest? Może być. To wszystko za proste. Ohohoho, to są goblińskie miny. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Słucham głosu Elun. Enduli Retak. Anu Dora. Za Kalimdor. Anu Dora. Niech tak będzie. W tych klatkach czasami coś jest. Na Elun. Ale to chyba... Nie, tu nic nie będzie. Czuwam. Oczekiwanie skończone. Dobra, idziemy dalej, bo jeszcze kawałek został. Dzikiej puszczy? Niech tak będzie. No nic, znowu będzie dłuższy odcinek. Na Elun. Trudno. Niech tak będzie. Ale dobiję to do końca. Na Elun. Słucham głosu Elun. Imię scenariusza. Anu Dora. Chyba jedna została z tyłu. Retor Aman. Niech tak będzie. Na Elun. Kurczę, za duży oddział, żeby tak po jaskiniach łazić. Za Kalimdor. Anu Dora. Wola bogini jest święta. Natychmiast. Zabić! Kurde, jak to jest swoich pobratymców zabijać? Bogini wzywa. Aha, w sumie w kampanii orków już tak było. I w kampanii ludzi w sumie też. Tylko nie umarli, nie zabijali swoich. Na Elun.
Imię scenariusza. No i pozbyłem się pieska, trudno. Niech tak będzie. Dobra, tu już jest koniec chyba. Mówię chyba znowu, bo nie jestem pewny. Ale tak mi to wygląda. Na Elun. Może to już jest koniec? Stój, kapłanko. To zakazane miejsce nawet dla kogoś takiego jak ty. Jest tu wielkie zło, które na zawsze musi pozostać spętane pod ziemią. Kiedyś Illidana uznawano za wielkiego bohatera. Wierzę, że znowu może zasłużyć na to miano. To szaleństwo. Uwalniając zdrajcę, zgubisz nas wszystkich. Niestety muszę to zrobić, bo to jest główne zadanie. Teranda nie może zginąć. Niech tak będzie. Na Elun. Do przodu. Głosu Elun. Dobra, użyjmy tego specjalnego skilla. Nie no, spętali ją, co za gnidy. Bogini wzywa. Na stanowisku. Łap! Słucham głosu Elun. Jest Illidan. Illidan, czy to ty? Tyrande, to naprawdę twój głos. Po tych wszystkich wiekach w ciemności... Twój głos jest jak czyste światło księżyca dotykające mej duszy. Legion powrócił, Illidanie. Twój lud jeszcze raz cię potrzebuje. Ponieważ kiedyś byłaś mi bliska, pokonam demony. Ale nigdy nie będę nic dłużny naszemu ludowi. Śpieszmy więc na powierzchnię. Z każdą chwilą demony roznoszą zepsucie coraz dalej. Furionie. Minęła wieczność, bracie. Wieczność, którą spędziłem w ciemności. Illidanie, zostałeś po prostu skazany na odpokutowanie swych grzechów. A kim ty byłeś, żeby mnie osądzać? Jeśli sobie przypominasz, ramię w ramię walczyliśmy z demonami. Dość tego, przestańcie obaj. Co się stało, to się nie odstanie. Ukochany, z pomocą Illidana ponownie pokonamy demony i ocalimy naszą umiłowaną krainę. A czy rozważyłaś cenę, którą przyjdzie nam zapłacić, Tyrande? Pomoc tego zdrajcy może być dla nas zgubą. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. No, musiały zajść jakieś zgrzyty między nimi. Nawet nie wiem jakie, bo chyba w Warcraftie nie jest powiedziane, czego Illidan się dopuścił. Chociaż... Nie wiem, może jakaś zmianka tam była. Nie pamiętam, a do końca kampanii Nocnych Elfów jeszcze daleko. Także może coś tam powiedzą. Zobaczymy. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was na kolejne odcinki. Do zobaczenia.